Siemanko wszystkim, z tej strony Noris, a to jest 6 odcinek z serii Zagrajmy w Gothic. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku, co którą mamy godzinę? Mogę przejść? Nie. To po jaką cholerę się pytasz, jak... Jeśli tam, wiecie. Co ja mówiłem? Że w poprzednim odcinku, jak pamiętacie, złapaliśmy drugi rozdział. Muszę się jakoś usadzić tutaj. Który obrazek nam z tego rozdziału wyskoczył nam totalnie z dupy. Co ty jesteś? Baltyron. I mamy znaleźć Iberiona. Dobra, zapytam się tego kolesia. Gdzie mogę znaleźć Iberiona? Gdzie znajdę Iberiona? Jaśnie oświecony żyje w odosobnieniu, wewnątrz świątynnego wzgórza. Publicznie pojawia się tylko na szczególne okazje. Zajebiście. Jeśli myślisz, że... Wchodzę na górę. Kiwam w oko. To nie było zbyt mądre. Stój! Sam Iberion udzielił mi pozwolenia. Kłamcy łatwo mogą stracić język. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera, można mu zaufać. Możesz przejść. Fuck yeah. Good morning. Is anybody here? Or somebody? Something? Anything? Hey, guys. Guys. Ten też ma dziwki na zbyciu? Ja pierdykam. Witaj, mistrzu Iberionie. A, przypominam sobie twoją twarz. Twoje zdrowie. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras. Zapisz ale sobie. Do tej pory nie wróci. A nie, to mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Nyras, dobra. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Bo czekaj, dlaczego ten kamień jest taki ważny? Wachuj ten go. Magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Tak, mi tu czołg jedzie. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Zadzwonię do niego najlepiej. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. Chyba cię popieprzyło, czekaj. Przyniosę ci ten kamień. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. To po co mi objaśniasz, skoro żeś mi dał mapę? Jaki... cep. Dobra. Mapę nam dał. Ta mapa i od Iberiona. Kurde, strzałki jakieś porysował kredkami, pokolorował. Takie w podstawówce rysowałem. W podchody tak się grało. No to jest dobry. Dobry agent. Agent Tomek. Dobra, mapka. To nie było zbyt mądre. Którędy to? Ludzie zawsze gadają. To się już więcej nie powtórzy. Ciśniemy. To jest za tą górą. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Brawo. No, będę tapnął się w błocie. Dobra. Idziemy. Wyszedłem z obozu, tak? Dobra. Mapa. Jak to teraz?
Tędy, okej. Tam tam parę diri dam, tam tam parę diri dam, tam tam parę diri dam, tam. Jestem w niebie. Jestem w niebie. Kratoszczurowym. Chodźcie po kolei. Tu, chodź. Boże, ty warczysz. Ryczysz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kratoszczurów. Chyba biegną następne. To ludzie, wy do mnie nie podskakujcie teraz. Idę z tamtych pozbierać najpierw. Powiedziałem do nich ludzie. Noris. Mam nadzieję, że nic tam na mnie nie czeka i nie siedzi. No, dobra. Napój. Pochodnia, napój. Pałka, zapałka, dwa kije. Kto się nie schowa, ten kryje. Okej, co my tu mamy? Jaka ta pałka jest? Zjeźli do dupy. Adept. Ziele uzdrawiające. Tam są komary, ale dobra. Jak tam? 1500 jeszcze. Zwięźli. Dużo. No. Muszę sobie kupić packę na muchy. Chodźcie tu, idioci. No. Ej. Jest git. Ładnie poszło. Cicho, jaszczurko, ja sobie zabiorę wszystko tutaj, co nie twoje. Zapiszę gierkę. O! A ty sobie idź. A ja cię zabiję. Albo i nie. Albo i tak. Nie wiem, co od czego to zależy. Chyba od tego, że on jakieś uniki robi, pseudo. Nie wiem. Dobra, gdzie jest mięso? Ja się pytam, gdzie jest mięso? Tu jest mięso. Mięso jest tutaj. Dobra. To jest na takiej zasadzie, już sobie przypomniałem, że po nowym rozdziale się odnawiają potworki. Spoko. Niektóre potworki. To jest fajny motyw. Znaczy się patent. W sposób. Are you fucking kidding me? Mam iść przez las? Dobra. Nigdy nie wchodziłem do lasu tutaj. Mamy tutaj skręcić, tak? Obejść to całe dziadostwo dookoła. Myślałem, że tam coś siedzi.
pyknę sobie sejwika. Tak po namyśle dochodząc, doszedłem do wniosku, że jednak pyknę sobie sejwika. Miałem na 3-4 dzisiaj zapisywać. Indory, znaczy kokuty. Idź się schowaj. Jeszcze więcej tego gówna jest? Nie, czekajcie, mapa. Tak, brawo. Dobrze, idziemy. Tylko trzeba wybić to dziadostwo tutaj. Luknij na mnie, Gamoniu. Ten drugi też się na nas rzuci. Tak? Tak dobrze pisałem? Nie. Tak. W parki się dobrały. No tutaj was mam. No i dziękuję, do widzenia. Jakoś idzie. A, ja mam poziom. To teraz sobie dorzucimy trochę do jednoręcznej. Przydałoby się, bo to są też krytyki. Na 20? 20, dobra. Dorzucimy. Iberion. FPS mi spadły, nie wiem czemu. Dobrze, przepraszam bardzo, ale teściak, zaciąłem się, bo gra mi przestała odmawiać. Zaczęła odmawiać posłuszeństwa, dlatego pykniemy sobie sejwika. Usadzić dobrze znowu, bo to bardzo wygodny człowiek jestem, Serafis. No Serafis. Dziękuję. Gdzież to mogłoby być? Zaraz sobie patrzę, zobaczę na mapkę, tylko pozbieram to wszystko. Dobrze, dobrze. Znowu mi drzewa znikają. I don't like it. Mapa Iberion. Tam przy brzegu morza mówił, że to będzie. A to jest... To jest coś takiego? Nie wiem, czekaj. Hej. Jakiś ziomek tam stoi. Z tego sobie zapiszemy na dwójeczce. Na trójce miałem zapisać. Dobra, kij. Od następnego. Idź precz! Nie masz tu czego szukać! Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I zamierzam go sobie zatrzymać. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego. Żadnej straży, żadnych guru. Tylko ja! Ej, panie. Panie, ty mi się pan nie podobasz, wiesz? Wiesz pan, że mi się nie podobasz? Dlatego zrobię to po chamsku.
zajdę cię. Odłóż broń! Nie będę nawet z tobą. No. Kamień z morskiego klifu. Zielony nowicjusz. Bryłka rudy. Przyda się to, to. Dziękuję. Stalowy język. Uleczymy się najpierw. Nie, no nie będę marnował. Tak ładnie wygląda w ekwipunku. Mamy dużo mięsa. Noc idzie, dlatego trzeba się trochę bardziej pospieszyć i wracać do tego całego bajzlu tam na bagnie. Powiemy im, że... Kurde, nie wiem co będzie, jak powiem, że go zabiłem. O! Tego po walce zapiszę sobie na trójeczce. I co? Kto mi coś zrobi? Ej, spoko! 29, no to już mamy dużo lepszą broń. Pozbieramy tylko te serafisy tutaj. I jedziemy. A tutaj ten wiatr wyje ładnie. Tak strasznie trochę. Piekielniczki. Przy okazji poszliśmy na grzybobranie. No i patrzcie, znowu mi te drzewa znikają. A nie, to się pojawiło drzewo. No i zniknę. This game is amazing. Znowu mi coś gra tak odmawiała. Coś tak z dźwiękiem jest coś nie tak tutaj. Muszę to sprawdzić potem. Dobra, jak się dostać z powrotem do tego Saigonu? Cały czas prosto. Nie, tedy to ja nie szedłem. A jednak szedłem. Przy ścianie idę i koniec. Koniec zabawy. Po cichaczu. Jaszczury. Nie lubimy. Jedziemy. Fajna ta nowa broń. Taka moczuga napita kolcami. Yeah, man. No i jesteśmy tutaj. Trzeba się będzie przekimać trochę. I znowu ptoszki śpiewają. Wskoczyłby do wody, ale przejdę się dzisiaj normalnie. Za dużo tej adrenaliny ostatnio było. Zią. Poza tym nie chce mi się brodzić w tej wodzie potem. Szybciej tak się chodzi, ej. Da radę? Dał radę. Pykniemy sobie zapis na dwójeczce. Czwóreczki nie używam, ale czwóreczka też się przyda. Lester? Dobra, niech śnie. Tak. Czekaj się chwilę. Nie, musimy zdjąć słuchawki, myślałem, że jakiś ten... Że pies szczeka tutaj. No mam o mamy. Lepiej. Jaraj, Gibona, jaraj.
Jest wielki koksu. Siedzi na dupie i jakieś te gościówki wachlują. Nyras postradał zmysły. Twierdził, że śniący objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego. Potem rzucił się na mnie i próbował... Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do... Tylko my, guru, po długich latach medytacji posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego. Spoko. Znalazłem kamień. Znalazłem kamień. Świetnie. Oddałeś jest nam ogromną przysługę. Teraz zanieś kamień Korkalomowi. On... Gdzie znajdę tego? Większość... No dobra. Chyba należy... Jako, że nie należysz do bractwa, przyjmij ten amulet. Amulet. Okej, okay, spokesman, pokaż mi ten amulet. Żywność, artefakty, tak. Amulet płomieni. Mordraga. Sprzedam. Sprzedam. Ja wszystko sprzedaję. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? To nie było zbyt mądre. Będziemy palić ziele. A ten dalej siedzi pomadka, uszy bolą od tych żab. Hop. Nie chciałbym spaść z tej drabiny na koniec, odpukać w niemalowane. Jest git. Czekajcie, który jak tam jest czasem stoimy? Zacząłem 6 po... ponad 20 minut... Ze 22 minuty. Najpierw się dżemniemy. Masz łóżko? Aha. Przepraszam. Czego chcę? To nie mój problem. Przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. A, kamień ogniskujący. Nareszcie, gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to... Wydzielina, aha. Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu potrzebuję dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? A no. Tak. To świetnie. Jeśli myślisz, że musi być jednak ziarno prawdy. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Czyżby? Tak powie... Mów dalej. Cóż, jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście. Następnie. I dał mi znak. Dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób, nie wymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. I wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To niemożliwe. Milcz, głupcze. Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wnętrzności musi być coś jeszcze. Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większe ilości wydzieliny od innych? Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy, ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Aha, super. Gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. Jak należy walczyć z pełzaczami? W kopalni spotkasz kilku naszych strażników, polujących na pełzacze dla ich wydzieliny.
Porozmawiaj z Gornawidem. On ci pomoże. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Jak mam odnaleźć gniazdo pełzaczy? To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać, ani czego, ale śniący wskaże ci drogę w odpowiednim momencie. To ci dopiero pocieszenie. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Widzę, że nie obejdzie się bez rozlewu krwi. Weź ze sobą te wywary. Nie dostajesz ich ode mnie dlatego, że zależy mi na twoim życiu. Tylko ze względu na rangę zadania. Mnie to nie dotyczy. O ty gnoju. To się chyba nie... Do zobaczenia. Oby śniący. Oby śniący. Oby śniący był. Oby śniący był. Ale to fajnie świeci. Bobry. Sen dobrze mi zrobił. Powiadasz. Hej, ty! Hej, Hitler. Nie masz tu... Jo. Jest, dobra. Czyli musimy ruszyć tyłek do naszej starej kopalni, bo pełzacze. Ale zahaczymy też o stary obóz i dorzucimy trochę do posługiwania się bronią. Okręt 20 będzie to kosztowało. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie pojazd uleży się w hał. A w ogóle to ja telefon mam naładowany, że się tak zapytam siebie samego? Tak. Lepiej się do tego nie mieszać. Wow. Respect. Ciągle mi się myli, że zawsze coś tutaj leży. Tak patrzę na tą godzinę. Ponagrywamy tak jeszcze z 10 minut. No, w następnym odcinku zajmiemy się pełzaczami. No, dojdziemy w tym odcinku na razie. Może dorzucimy tylko do tego. Nie wiem. Najpierw idziemy. Gamo nie wracają. Sorry. Cześć. Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w stad. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Idź. Nie gadam nawet z wami już. Jakiś kozak? Chodź. Chodź. No chodź tu. No to nie wygląda to ciekawie. Wow. Ja jeszcze może lepiej stąd pójdę. To jeszcze nie te czasy. Ale... Za to łyk jest. Jest. Pykamy dalej stąd. Na pewno dwa, tak. 4000 niecałe. Musimy nabić teraz. O, jest. Jednostrzałowcy teraz. Jedyneczka. Krwiopijca też nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, jak na razie. Ale wilk.
całkiem inna sprawa. Czas zmierzyć się z moim lękiem. Oh, come on, man. Wilk to już nie to samo, co było dawniej. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak powinno być. Najpierw krwiopita, potem jaszczur idzie. Ej, ludzie, krwiopita też mnie za dużo nie rani. Ile on mi zabrał? Jeden. Hehe. Dziękuję. Z tobą to sobie kiedyś pogadam. Natomiast z tobą pogadam sobie teraz. No dobra, u kogo? U Scottiego mogliśmy sobie iść. Nie tak. Boże, zarzuciło mnie ładnie. W tej historii musi mieć jednak ziarno prawdy. Ale tylko ziarno. Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. Czy jakoś tak. Dobra. To się już nie powtórzy. Który szósty? Szósty, dobra. To się chyba nie... Trochę z lipę strzeliłem. Drugi poziom, a ja dopiero szósty... Ten. Drugi rozdział, a ja dopiero szósty level mam. Za Gomeza! Zaczyna się. Zajmujesz się... Naucz mnie sprawniej posługiwać się jedno... Dobrze. Podstawy już znasz. Nieznaczne opuszczenie broni zwiększy siłę twojego pierwszego ciosu. Musisz wykorzystać siłę bezwładności. Pamiętasz? Świetnie. Wtedy wyprowadź następne cięcie z prawej strony. I znowu do przodu. Pamiętaj, trening czyni mistrza, więc najlepiej weź... Dobra, jak tam? Tak. O. Mistrz? No, jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu. Jeszcze nagrywam 8 minut. Takie moje wyliczanka są tutaj. Jeśli myśl... Lepiej jak mnie to nie da. No to zaraz się przekonamy. Nie było zbyt mądre. Jak to działa? 10%. To nie powinno być 100%? Mam już dość tej paplaniny. Kiedyś takie sprawy załatwiamy. Bariera wariuje. Dobra, nie wiem. Nie wiem, czy tam nie powinno być 100%, ale dobra. A za tą piątkę wstawić to wtedy 50%. Ja nie jestem od myślenia, tylko od robienia, tak? I know. Nie patrzcie się tak na mnie, jestem jednym z was. Jestem z naszego domu. Zamknąć japy, dobrze? Fajna zabawa się teraz zrobiła. Z tymi ścierwojadami piekielniki, o. Których oczywiście też nie pozbierałem wtedy. Bo Norisek nie miał czasu. Serafisu też nie zebrał. Tam są jakieś indory. Następny Serafis leży. Bezużytecznie. Chodźcie tutaj.
No i jest git. Żeby tak ze wszystkim było jak ze ścierwojadami. Damy radę dojść? Może damy radę dojść do tej kopalni całej i tam skończymy. Która jest? Dobra, 5 minut mam jeszcze. Na czwóreczce sobie pyknę. Dwa wilki, o! Widzę hardkorowo. Fuck. Trzy wilki. Ej. Cztery, jak chamstwo, ludzie, co to ma być? Skąd to z dupy jakieś się wilki wzięły? Spierdzielaj. Kurde, wilki z dupy mi zeskoczyły. Ja pierdykam. Trzeba było iść dookoła. Albo przebiec obok. Kampi na mnie, skurczybyk. No ja tak tego nie zostawię, chodź tutaj. No. Zapiszę tutaj. Na dwójeczce. Jakby jeszcze jakiś wilk zeskoczy z góry, to po prostu, no... zbulwersuje się. Nie ma więcej, nie słyszę nic, no to chyba... to chyba dobrze, nie? Pod czwóreczką. Tak czy inaczej będę zapisywał tak, jak mi się jeszcze nie podoba. Taki mój plan. Jak tam z czasem? Nie wiem. No dobra. Jest dobrze. To, co wtedy było złe, było F, było B. Jest na razie jako tako do przeżycia. Już warkocze. Dobra, doszliśmy do kopalni. Przy okazji i została mi minuta jeszcze. No, długo następny poziom. Dobra, słuchajcie, ja się tutaj z wami na tym deszczu pożegnam. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Proszę o komentowanie. Nie tutaj, na dwójeczce. O komentowanie, ocenianie, subskrypcją też bym nie pogardził. Także ja się z wami żegnam i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z serii Gothic. Także ja się z wami żegnam i na razie. Cześć, pa pa, trzymajcie się.